Zapytajcie, zadajcie pytania. Jak chcecie, to ja powiem. Ma razie disposto a fare quello che vogliamo. Lui può dire quello che vogliamo. Then I ask one question from you. Ja zadam wam jedno allora, pytanie. Se visto che non nessuno fa domande, le domande le farà Maraj. Right? I can ask. Mogę zadać pytanie? Mogę was domanda? Zapytać o coś? There was Old Testament. Istniał Stary Testament. Si parla del Vecchio Testamento, Antico Testamento. Right? Czyż tak? Why Jesus made New Testament? Perché dlaczego Jezus utworzył Nowy Testament? Ha fatto il Nuovo Testamento. And what is the difference between Old Testament and New Testament? Jaka jest różnica pomiędzy Starym i Nowym Testamentem? Antico Testamento e Nuovo Testamento. What is the difference? Jaka jest różnica? Qual è la differenza? Il primo testamento era basato sulle regole, sul cuore. Stary testament był oparty na zasadach. The Old Testament was based upon rules, upon the oko za oko, ząb za ząb. Był oparty na strachu. That you have fear for God. Czy posiadasz strach przed Bogiem? And what is the New Testament? A czym jest Nowy Testament? Jest oparty na miłości. Now you understand everything. I teraz wszystko. Teraz wszystko rozumiesz, to jest podstawa. What I am doing. To co ja robię. I'm going for the love. Czy szukam miłości? I'm going for the rules. Czy szukam so zasad i reguł? I reguł. Verso le regole. That is the devotion for Krishna. To jest oddanie Krysznie. This is the meaning. Takie jest tego znaczenie. He give only the way to reach the God to Krishna is love. Jedynym sposobem, jedyną drogą, aby dojść do Kryszny jest miłość. La via che solo per andare verso l'amore per Dio, per Krishna. Now you see second thing. Kolejna rzecz, którą Jezus powiedział. He said, "I'm a son." Lui disse, Gesù, io sono il figlio. Powiedział, jestem synem. And you are my father. What is meaning? A to jest mój ojciec. Co to znaczy? Qual è il significato? Relation. Relacja. Right or not? Związek. Tak czy nie? Sambandha gyan. Sambandha gyana. Three things to know. To są trzy rzeczy, które potrzebujemy wiedzieć. Pierwsza to relacja, związek. Jeśli nie mam związku, wtedy nie czuję i nie kocham. Widzicie? Jeśli masz związek, masz uczucia. And that goes to love. I dążysz do miłości. Ma volevo chiedere, ma come mai Gesù dice io e il padre siamo la stessa cosa? Dlaczego Jezus powiedział, że ja i ojciec jedno jesteśmy? Me and the father we are the same thing. Oczywiście. Is not wrong. To nie jest błędne. Lovers. Gli amanti, they look to, zakochani amanti wyglądają jak dwoje, but they are one. Ale są jednym. There is no difference. Nie ma różnicy. The devotee, il devoto, wielbiciel in the relation, w związku become one.
Staje się jednym z Krishną. Diventa uno con Krishna. But devotee. Ale wielbiciel, kiedy chce tam wejść przez wiedzę, nie stanie się jednością z Krishną. Zakochany może stać się jednością. Nie macie takiego doświadczenia w życiu, nawet w materialnym życiu. Stajecie się jednością. Ale jeśli nie macie miłości, mieszkacie wspólnie, w jednym pokoju, ale żyjecie w różnych światach. Ponieważ nie macie miłości. Jeśli nie mam miłości z Krishną, to żyjemy wtedy wspólnie w świątyni lub innym miejscu, ale jesteśmy w innych światach. Pracuję dla siebie, a czasem dbam o innych, ale tak naprawdę pracuję jedynie dla swojej własnej korzyści. Jak posiadasz miłość, nie chcesz jej pokazywać innym. I stajesz się jednością. I on daje ci to ziarno zrozumienia, że sambandha to jest pierwsza rzecz, że związek jest pierwszą rzeczą. Aby zwiększyć uczucia i miłość. A uczucie to jest właściwe życie duchowe. Kiedy nie ma uczuć, kiedy nie ma uczuć, to jest jedynie filozofia, nie ma tam nic duchowego, to jest Vaidhi Bhakti. To jest Vaidhi Bhakti, czyli Stary Testament. Czytasz Wedy. There are four Vedas, right? Są cztery Wedy. Rig Veda, Jadur Veda, Sam Veda, Athar Veda. Rig Veda, Jadur Veda, Sama Veda, Athar Veda. Everybody say I read Vedas, but nobody read. Każdy mówi, że czyta Wedy, ale nikt ich naprawdę nie czyta. Only rules and regulations are there. Tam są tylko zasady i reguły. Sono tutti regole e regolazioni. Just I give you to understand the example that easy to understand. Podam wam przykład, przez który łatwo to zrozumiecie. If I say some Sanskrit, you will not understand. Jak się powiem coś w sanskrycie, to nie zrozumiecie. I give you example easy to clear. Podam wam przykład, który prosto to wyjaśni. Without prema bhakti, senza prema bhakti, prema bhakti jaha hoite, bez prema bhakti ignorancja, niewiedza nigdy nie odejdzie. Senza prema bhakti l'ignoranza non se ne andrà mai. It can prema bhakti, prema bhakti is important. Without prema there is no bhakti. Prema bhakti jest ważna, bez prema bhakti nie ma bhakti, czy tak? Right? Prem, when there is a love, kiedy jest prema, miłość, then devotion happens. Wtedy pojawia się oddanie. If you have no love, you don't want to do anything for that person. Jeśli nie masz miłości, nie chcesz nic zrobić dla tej osoby, której nie kochasz. Non gli interessa fare qualcosa per quella persona. Similarly, if you have a prem for Krishna, you like to do everything for him.
Podobnie jeśli masz premę do Kryszny, wtedy chcesz zrobić wszystko dla Niego. You see only in temple not, you see in everyone Krishna, your lover. Widzisz go nie tylko w świątyni, ale w każdym, kogo widzisz, ponieważ to jest twój ukochany. How he can influence? He create all, everything. On stworzył wszystko. And if you give his thing, he will not become happy. Jeśli dasz mu jakieś swoje rzeczy, nie sprawisz, aby był zadowolony. On stworzył cały świat materialny, wodę, mleko, wszystko, co widzisz w świecie materialnym. I chcesz mu sprawić radość, dając mu jego rzeczy? Jak możesz sprawdzić, aby był szczęśliwy? Chcesz dać mi moje ubranie, aby mnie uszczęśliwić? Musisz dać mi rzeczy, których nie posiadam. Więc zacznij szukać. Co mogę ci dać, aby cię uszczęśliwić? What I can do for you. Co mogę zrobić dla ciebie? This only one point has to fix. To jest kwestia, którą trzeba zrozumieć. And in mercy. He gave the circumstances in material world to understand. Poprzez swoją łaskę on kreuje okoliczności w tym świecie, abyśmy mogli to zrozumieć. By my behavior. Poprzez moje zachowanie. How to improve. Jak rozwinąć. Sadhana bhakti. Sadhana bhakti. That sadhana. Is for one goal. Ta sadhana ma jeden cel. Only for you, my dear. Jedynie dla ciebie, mój kochany. To jest kwestia. If you see his mercy, możesz zobaczyć jego łaskę. He sent to a spiritual master. On wysyła mistrza duchowego do ciebie. Then a spiritual master come in our life to help us. Mistrz duchowy pojawia się w naszym życiu, aby nam pomóc. And the moment I got it, w momencie, kiedy otrzymuję tę łaskę, my life starts changing. Moje życie zaczyna się zmieniać. Whose mercy? Czyja to łaska? Krishna himself. Krishna. Act in the form of guru, right? Krishna osobiście działa w formie guru, czy tak? To mówi siastra. To dzieje się z powodu poczucia jedności. Przychodzi inspiracja, iść tam, ten człowiek czeka i on tam idzie. Il maestro spirituale, se questa persona ti aspetta, vai lì. Where we go to search? He search us. A gdzie my pójdziemy szukać? See, everyone see his life. The guru search to the disciple. Not disciple is searching to guru. A gdzie my pójdziemy szukać? To on szuka nas. Każdy widzi to w swoim życiu, że to guru szuka ucznia, a nie uczeń guru. Widzicie to? You see him? Guru cerca il discepolo. Guru szuka. You got it. You don't, you search. Dostajesz to, ale tego nie szukasz. To się zdarza. Because of his mercy. Z powodu jego łaski. A causa della misericordia di Cristo. And he not stop here. I on nie zatrzymuje się w tym miejscu. When we want
to see his opulence, kiedy chcemy widzieć jego majestat, bogactwo, on nie dba o to. Then we don't see, because we are going to Vishnu Bhakti. On nie dba o to, ponieważ wtedy idziemy ku Vishnu Bhakti. Capito, insomma, si ritrae, perché allora lì stiamo andando verso la Vishnu Bhakti. But if you start loving Prema Bhakti, loving Krishna. Ale jeśli zaczniesz praktykować Prema Bhakti, czyli kochać Krishnę i rozwijać pragnienie tego, wtedy ponownie jego łaska pojawia się. Więc jak otrzymasz miłość? Ja też szukam miłości, mówi Krishna. I cannot give you. Więc nie mogę ci jej dać. How you will get love? Jak otrzymasz miłość? On odpowiada tak, możesz ją otrzymać. What type of love you want? Jaki rodzaj miłości pragniesz otrzymać? Macierzyńską? Want friendly love? Przyjacielską? Impersonare l'amore da amico, amichevole? What you searching to give you? To czego szukasz, on ci da. Again he comes through someone to help you where to go to find this love. Ponownie przyjdzie poprzez kogoś, kto pomoże ci znaleźć tą miłość. Impersonato da qualcuno che poi ti aiuta a trovare quell'amore. Because if you don't know how you will get to him. Ponieważ jeśli tego nie wiesz, jak udasz się do niego? Więc kim jest guru? Ten, kto uczy cię kochać, ten jest guru. Dlatego Radhika jest guru. Matka Yashoda jest guru. Czy tak? Narayan Maharaj, I'm giving you the hidden path of devotion. It's a process. Narayan Maharaj w książce Ukryta ścieżka oddania, hidden path of devotion, mówi o tym, to jest proces, który odbywa się w naszym życiu. Przesuwamy się w tym kierunku, w kierunku celu. From so many, my life, I say, I was Shiva devotee. Ja widzę to, że to dzieje się w moim życiu. Hanuman devotee. Guru Maharaj dice, najpierw byłem wielbicielem Shivy, gdy byłem młody, byłem wielbicielem Shivy. Hanumana. When I was child, I am praying to Jesus. Kiedy byłem mały, modliłem się do Jezusa. I never temple was there, but I have no connection there. Niedaleko była świątynia, ale nie miałem połączenia z nią. Honest, mówię to szczerze. I'm not connected. I like to get something from the God, no? So I'm searching for Shiva. Maharaj dice, non ero. Nie byłem połączony, chciałem coś otrzymać od Boga, więc szukałem Shivy, szukałem Boga, a nie Krishny. Io volevo solamente cercavo Dio, no Krishna. I want to become businessman. Chciałem zostać biznesmenem, więc szukałem Boga. Boga, złota. I'm szukałem Boga, aby coś otrzymać. But Shiva, one day when I'm going, Shiva show me that you don't need this, you need this way. Pewnego dnia Shiva pokazał mi, że tego nie potrzebuję, że to, co potrzebuję, to udać się w tym kierunku. Jesus, when I was small child, he saw that you need God, go and search Shiva and Hanuman. Kiedy byłem mały, Jezus powiedział mi, że powinienem poszukać Boga i udać się do Shivy i Hanumana. Quindi sta parlando di un progresso graduale. Then Shiva said, go to Vrindavan, search
E allora Shiva ha detto, vai a I przeszedłem przez te wszystkie etapy, a Shiva powiedział mi iść do Vrindavany i poszukaj mistrza duchowego. A wcześniej byłem tam może z 1000 razy, ale nie rozumiałem. Kiedy byłem dzieckiem, to przyjeżdżałem do Vrindavany. Ale kiedy zobaczyłem mojego guru, And when his mercy come, i kiedy łaska przyszła, because guru is actually I was disciple when I was 5 years old. He said that. W rzeczywistości zostałem uczniem, kiedy miałem 5 lat, ale zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Utraciłem połączenie. Kiedy on przyjechał, powiedział, to ja jestem twoim guru. Szukasz mnie? To ja jestem twoim guru. W tej chwili otrzymałem całą łaskę i moje życie zaczęło się zmieniać. Rozumiecie? Kiedy przyjdzie łaska, wtedy pojawia się zrozumienie. Kiedy przychodzi doświadczenie, wtedy, gdy nie ma wewnętrznych konfliktów, nie ma sporów, jest spokój. Spokój jest ważny, aby osiągnąć doświadczenie. Prabhupada napisał na 4 stronie wprowadzenia do Bhagavad Gita. Lubię to bardzo. Przeczytajcie to. Because in that page 4, na 4 stronie, one writer write one word one time, right? Zazwyczaj pisarz pisze każde słowo jeden raz, czy tak? To jest dobry pisarz. But he write one word 16 times. Ale on napisał jedno słowo 16 razy. Widzicie to? You see this? Widzicie to? And this 16th time word is relation. A tym 16 razy powtórzonym słowem jest związek. Without relation, bez związku nie ma oddania. Zapiszcie to. If there is no relation, no devotion. Jeśli nie ma związku, nie ma oddania. Relation make you devotion. Związek sprawia, że pojawia się oddanie. When you have a love, kiedy jesteś zakochany, you don't need to remember the name of that person. Nie musisz pamiętać imienia tej osoby. Mind is always going to your lover. Umysł jest zawsze przy twoim ukochanym. Eyes is looking to your lover. Oczy patrzą na ukochanego. And mouth is telling his name only. A usta wymawiają jedynie jego imię. This is the nature of lover. Taka jest natura miłującego. If this thing not happen, jeśli te rzeczy się nie dzieją, to nie jest twój ukochany. And this is devotion. To jest oddanie. Understand? Rozumiecie to? Simple. Proste. Practical and simple. Praktyczne i proste. With all mercy, what happened is also very good. Przez całą łaskę to, co się dzieje, to także jest bardzo dobre. And what is going to happen, it will be also very good. I to, co się wydarzy, także będzie bardzo dobre.
è buono lo stesso, anche lui. So we become fortunate the day, the moment we enter in this way. Ten dzień staje się szczęśliwym dniem, ten moment, kiedy wejdziemy na tą drogę. Musimy sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy. A w qualsiasi livello siamo? Na jakim poziomie jesteśmy? To jest to, co musimy sprawdzić. Dobbiamo capire a che livello siamo. What we are doing? Nobody will check you. Tego, co robisz, nikt nie będzie sprawdzał. Esamina controllare quello che stiamo facendo. I have to examine. Sam muszę siebie ocenić. Because I have nature to examine others. Dlaczego muszę ocenić siebie? Ponieważ moją naturą jest ocenianie innych. Perché abbiamo la natura a esaminare gli altri. Stop the examination. Przestań zawsze oceniać innych. Every moment we have to examine myself. W każdej chwili muszę oceniać siebie, gdzie jestem, jakie popełniam błędy. And this examination will develop your self-realization. I to ocenianie spowoduje wzrost twojej samorealizacji. Svilupperà la realizzazione del sé. Bardzo proste. You check? Chcesz sprawdzić?